To jest podcast Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Kobiety chcą mówić o swoich sprawach, chcą dzielić się swoimi historiami i chyba chcą coś zmienić. Chyba chciałyby zrozumieć moment, w którym są. Myślę, że straciliśmy pewną wolność, pewną zdolność do odpoczynku, do poświęcenia czasu dla siebie, generalnie jako społeczeństwo konsumpcyjne. Dziewczynki, które spotykają się z feminatywami i widzą naukowczyni, a nie naukowiec, to dużo częściej wyobrażają sobie siebie w takiej roli. Więc to nie jest jakiś wybryk. Co to dziś znaczy być Polką i jakie główne problemy dotykają kobiet w naszym kraju? Czy jesteśmy w momencie przełomowym? Joanna Kuciel-Frydryszak, czyli pani od Chłopek, siostra Małgorzata Chmielewska, przełożona Wspólnoty Chleb Życia, oraz politolożka profesor Anna Siewierska w szczerej rozmowie z redaktorką Katarzyną Kubisiowską przedstawiły swoje punkty widzenia, odnosząc się między innymi do podziału obowiązków domowych, siostrzeństwa, jak i presji bycia idealną kobietą. Spotkanie odbyło się w kwietniu 2024 roku w ramach 5. edycji cyklu W Labiryncie Świata, realizowanego przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. To jest podcast Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Polek, portret własny. Takie jest hasło wywoławcze dla naszego spotkania i dla naszej rozmowy. I ja tak króciutko cofnę się w czasie i przypomnę wystawę z 1979 roku, z października. W Muzeum Narodowym w Krakowie odbyła się wystawa, której kustoszem był Marek Rostworowski, a nosiła tytuł Polaków, portret własny. 79 rok, ważny rok, Polska wchodzi na proscenium historyczne. Rok wcześniej Karol Wojtyła zostaje Janem Pawłem II, a rok później, po 79 roku, w 80 roku zaczyna się wspaniały czas dla Polski, dla Polek i Polaków, czyli Karnawał Solidarności. I wtedy, w 79 roku, ta wystawa, na której zostało zgromadzone ponad 1000 eksponatów próbujących pokazać, kim byli Polacy na przestrzeni ostatnich wieków, ich wizerunki w sztuce, przyciągnęła do Muzeum Narodowego nadzwyczajną ilość zwiedzających, nadzwyczajną. To było podobno 80 około 1000 ludzi, nawet takich ludzi, którzy zazwyczaj nie zaglądali w takie miejsca. Ta wystawa nie podobała się komunistom. Z różnych powodów, a ten najważniejszy jest taki, że komuniści próbowali zbudować swoją narrację historyczną o Polsce, która sprowadzała się do tego, że Polska zaczęła się od 1945 roku. A ta wystawa sięgała dużo, dużo wcześniej i w czasie. I na tej wystawie zabrakło... Ona była ważna, ale też była dość pod pewnymi względami wybrakowana. Na pewno zabrakło obrazu chłopstwa. To była wystawa, na której widzieliśmy obrazy szlachty, arystokracji. Mało było kobiet. I przez te lata, ostatnich ile? 40 lat minęło od tej wystawy, tak? 79, no prawda, kilka dekad minęło. Sądzę, że byłoby ciekawe, gdyby taka wystawa była aktualizowana z dekady na dekadę. To byłby ciekawy eksperyment. Ale mamy okazję się spotkać tutaj w czwórkę na Dominie 2024 i spróbować dołożyć do tamtej wystawy sprzed kilkudziesięciu lat naszą cegiełkę i opowiedzieć o kobietach, z którymi pracujemy, które obserwujemy, które opisujemy i którymi jesteśmy. I zacznę od pytania do pani od Chłopek. czyli trudno. Jasiu, dla Ciebie pytanie. Stałaś się panią od chłopek. Stałaś się głosem chłopek. Stałaś się głosem tych osób, które nie pojawiły się. Śladowo były obecne na wystawie sprzed kilkudziesięciu lat, a teraz Twoja książka w 2024 roku, 2023 wydana, doprowadziła do takiego po prostu narodowego jakiegoś egzorcyzmu wokół naszych chłopskich korzeni. Tak, chociaż nie, chyba nie wyłącznie korzeni, prawda? Bo tutaj jeśli mówisz, że stałam się panią od chłopek, to ja myślę, że to nie chodzi o tamte kobiety. Ta rozmowa tak naprawdę wokół książki prowadzi do rozmowy o nas dzisiaj i o echach tego naszego pochodzenia, naszej przeszłości, przeszłości naszych rodzin, zasług naszych babć, naszych prababek, tego, co one, czego one dokonały, czego nie mogły dokonać z różnych powodów. Myślę sobie, że moja książka na jakimś poziomie jest książką o zmęczeniu kobiet. Książką o zmęczonych kobietach, o kobietach zaharowanych, zapracowanych, że to wybrzmiewa w tej książce i w dużym stopniu rezonuje także we współczesnych kobietach, ponieważ współczesne kobiety także czują się zmęczone, czują się przemęczone. To słynne zdanie, które pewnie wielu z nas słyszało od swoich mam, babci, jeszcze dzisiaj nie usiadłam, prawda? Jeszcze dzisiaj nie usiadłam. My także to mówimy, wciąż. Kiedy rozmawiam w szczególności z młodymi kobietami, te ostatnie miesiące, książka ukazała się w maju, więc ja wciąż spotykam się z czytelniczkami i czytelnikami, wciąż jest potrzeba rozmowy i moje wnioski są takie, że kobiety chcą mówić o swoich sprawach, chcą dzielić się swoimi historiami i chyba chcą coś zmienić. Chyba chciałyby zrozumieć moment, w którym są. Czyli wydaje mi się, że spora część czuje się zagubiona i próbuje sobie odpowiedzieć i poszukać źródeł swoich trudności i swojego zagubienia. Więc jest taka potrzeba rozmowy. Wydaje mi się, że to jest szczególny moment dla kobiet. Ja to bardzo wyraźnie czuję. Również czuję taką dużą energię i dużą solidarność, powiedziałabym. Wydaje mi się, że siostrzeństwo, nie wiem, czy panie się ze mną zgadzają, przechodzi jakiś rodzaj renesansu. No brawo. Proszę powiedzieć, co tam jest napisane? Sororite, siostrzeństwo. Naprawdę nie widziałam, cieszę się. Więc ja też sobie tak zrobię. Wydaje mi się, że to jest rzeczywiście taka potrzeba i też to widzę, obserwuję to na spotkaniach. Te rozmowy, one nawet już w kolejce potem kobiety, które się nie znają, rozmawiają ze sobą. Jest w tym coś dla mnie fenomenalnego i jednocześnie optymistycznego. Wiesz, do tego, co jest w nas, z naszych przodkiń, co dziedziczyliśmy, co przekroczyłyśmy, gdzie poszłyśmy dalej, a gdzie co im zawdzięczamy, a co musiałyśmy przepracować, to jeszcze do tego wrócimy. Natomiast mnie jeszcze tutaj dopytam Cię na taką sprawę tego, że Ty opowiedziałaś tę historię, na którą nikt wcześniej tak wyraźnie, tak mocno wśród badaczy, reporterów, może historycy na pewno pracowali nad historią polskiego chłopstwa, ale to były prace naukowe, hermetyczne. A ty wydobyłaś tę opowieść, która latami właściwie była przemilczana, albo mówiło się o niej w domach, nie była opisana, albo była opisana śladowo. Dlaczego nikt wcześniej nie postanowił napisać o tych kobietach, które większość z nas, z Państwa, na pewno tutaj na sali też znała, o naszych właśnie tych zaharowanych babciach, które urodziły się może na początku XX wieku, których młodość przypadała, a może dorosłość w dwudziestoleciu międzywojennym. Dlaczego te kobiety w chustkach ze spuchniętymi rękoma, wyglądające zazwyczaj 20-30 lat starzej i bardzo schorowane, dlaczego nikt na nie nie zwracał uwagi? Przyczyn jest, wydaje mi się, sporo, ale taka chyba generalna była taka, że nie chcieliśmy wracać do, czy też mówić o biedzie naszych rodzin, o jakimś rodzaju wykluczenia, które tak naprawdę dotknęło ogromną część społeczeństwa. Bo wstyd, to jest ten paradoks, tak. I oczywiście wstyd, stygmatyzacja związana właśnie z biedą, z tym, że rodzina sobie nie radziła, że było ciężko. Chociaż tak naprawdę moja książka pokazuje, że te kobiety sobie radziły, prawda? Właśnie rozmawialiśmy chwilę z panią profesor i bardzo jestem wdzięczna za tą opinię i ogromnie się cieszę, kiedy słyszę, że moja książka tak naprawdę jest książką o sile kobiet, prawda? Nie o kobietach, które są ofiarami, tylko o tym, w jaki sposób one walczą z przeciwnościami rozmaitego rodzaju. Tak czy siak, ostatnie lata nie sprzyjały, w szczególności lata 90. temu, żeby mówić o biedzie swoich rodzin, o tym, z jakimi trudnościami się zmagały i nad tym, żeby się po prostu nad tym pochylać. Chcieliśmy się bogacić, chcieliśmy iść dalej. Uważaliśmy, czy taka była atmosfera, że kto nie nadąża, sam sobie jest winien, biednyś boś głupiś. I wydaje mi się, że coś takiego, i ja to pamiętam w latach 90., kiedy w połowie lat 90. zaczęłam pracować jako dziennikarka, rzeczywiście było niezwykle trudno przeforsować w gazecie temat biedy. Było bardzo trudno. To w ogóle nie było interesujące z punktu widzenia redakcji, ludzi, którzy decydowali o tym po prostu, jak będą, o czym będą media informowały. I pamiętam, że bardzo mnie to dotykało, bo dla mnie istotą w ogóle dziennikarstwa było zajmowanie się i stawanie w obronie ludzi, którzy sami obronić się nie mogą. I to jest dla mnie jakby klucz. A tutaj spotykałam się z murem, bo ci z Państwa, którzy pamiętają te czasy, myślę, że zgodzą się ze mną, że to nie był czas na zajmowanie się ubóstwem. Siostro, Jasia powiedziała, że wiele z nas w ciągu dnia nie ma czasu nawet usiąść. Siostra już teraz usiadła, ale wcześniej, jak to było? O której siostra wstała? Ja myślę, że to, czy mamy, czy nie czas na to, żeby usiąść, to oczywiście bardzo często od nas zależy, bo bardzo wiele kobiet, ale również i mężczyzn, mówimy w tej chwili o kobietach, ma wbite w głowę, że nie może usiąść, jeżeli nie jest posprzątane idealnie w domu. Dzieci nie są takie, jak chciałaby, nie wiem, okolica, a obecnie, jak mówi nam internet, że mają być takie, a nie inne. I ja, jeśli nie pasują, to coś ze mną, i nie pasują do tego wzorca, to coś ze mną jest źle. I myślę, że straciliśmy wolność, ale ona chyba nie wynika z tego, że jesteśmy kobietami. Myślę, że straciliśmy pewną wolność, pewną zdolność do odpoczynku, do poświęcenia czasu dla siebie, generalnie jako społeczeństwo konsumpcyjne, a w tym kobieta bardzo często obarczona jeszcze dziećmi i domem, oczywiście tę wolność straciła podwójnie. Moje dziecko musi mieć najlepsze stopnie, moje dziecko musi mieć najlepsze ubranie, moje dziecko, no przecież jak nie wyjedzie na wakacje za granicę, to ja jestem do niczego, bo co powiedzą inni i tak dalej. To było zawsze, ale w tej chwili w dobie środków masowego przekazu internetu, który tłucze do głowy, ja czasami się za głowę łapię po prostu, czytając na jakimś fejsie czy innej platformie poradniki, jak powinnam, nie wiem, wychować szczęśliwe dziecko. Przepraszam, moja mama wychowała w warunkach niewyobrażalnych oczywiście w tej chwili, w warunkach takich wychowała dzieci szczęśliwie, nie mając podręczników. To nie oznacza oczywiście, że nie należy zapytać specjalisty, kiedy mamy jakieś problemy, ale tutaj przesadzamy w drugą stronę. Także coś w tym jest i na pewno w dużej mierze dotyczy to kobiet, bo jak powiedziałam, są dodatkowo obciążone jeszcze i to nie jest złe obciążenie, broń Boże, to jest, może być piękne. Tylko żeby kochać dzieci i cieszyć się nimi, to trzeba chwileczkę też poświęcić czas dla siebie. O tym zapominają zresztą wszyscy i działacze społeczni, charytatywni, którzy się zacharowują na śmierć i lądują na SOR-ze, zamiast na ten SOR zawozić tych, którzy rzeczywiście pomocy potrzebują. A siostra potrafi zadbać o siebie? Tak, inaczej bym bez tego nie przeżyła. A jak siostra to robi? A mam mówić młodzieży? Na pewno. Czytam kryminały, z góry wam mówię, nie piję i nie ćpam. Do tego mam przybranego, to już jest anegdotka, ale bardzo proszę. Miałam ileś przybranych dzieci, został jeden, w tej chwili ma prawie 38 lat, mój syn Artur, który jest głęboko niepełnosprawnym autystykiem z lekooporną padaczką i ma ksywkę Salowy. Mianowicie Artur nie położy się spać, jeżeli ktoś, głównie to ja, nie położy się w tym samym pokoju na łóżku, a w jego łóżku muszą być dwa psy, specjalnie do tego wytresowane. I Salowy najpierw włącza mi telewizor, nie powiem wam, bo byłaby to reklama, z pewnymi serialami kryminalnymi, a następnie, jak kończy się ten serial, wyłącza telewizor i pokazuje mi łóżko. Oczywiście nie zawsze mogę natychmiast pójść do tego łóżka, muszę wiele rzeczy jeszcze wieczorem zrobić. Ale tak, staram się to robić i wręcz od moich współpracowników tego nie tylko oczekuję, ale żądam. Poświęcić czas takiemu Arturowi, wydaje się czas stracony, takiemu człowiekowi jak Artur, czas stracony właściwie. Facet, który nie mówi, który ma swoje upodobania, ale to są takie, że po prostu byście się śmieli, młodzi ludzie, bo wczoraj byliśmy na zakupach. Nie powiem, jak my to rodzinie nazywamy, bo to już będzie zgorszenie. I byliśmy na zakupach. Artur nie pojedzie, nie wsiądzie do samochodu, jeśli nie ma pieniążków w ręku. On nie zna wartości pieniędzy, ale wie, że to są pieniądze. I odróżnia panów z brodą od monet. Czyli jak bardzo już jest na cienko, no to wtedy muszę wyciągnąć pana z brodą, czyli banknot. A tak się zadowala monetami. I Artur na przykład wczoraj kupił miarki, takie do mierzenia. Bo akurat wtedy mu się to spodobało i to ma. Wracając do głównego tematu, ja myślę, że ta książka jest, którą pani napisała i którą prawie przeczytałam, bo jeszcze ja nie mogę czytać książek wieczorami, Artur mi zabiera wszystkie, ale po cichu. Więc ona jest bardzo ważna. Dlaczego? Chociaż też trzeba zwrócić na jedną rzecz uwagę, to chciałam podkreślić. Mianowicie my jako Polacy w ogromnej większości jesteśmy społeczeństwem z pochodzenia chłopskim. I niezrozumienie własnych korzeni, niezrozumienie dlaczego tak, a nie inaczej, jak moja babcia postępowała i tak dalej, może prowadzić, już chyba to pani powiedziała, do niezrozumienia samego siebie. Z drugiej strony, jeżeli będziemy traktować tę książkę kompletnie ahistorycznie, to znaczy no, naprawdę w XVII wieku czy XVIII nawet arystokracja myła się 2 razy do roku, a wszy, nie wiem, czy wiecie, jaka jest łacińska nazwa kołtuna. Wiecie państwo? No. Otóż kołtun, czyli brud, gnidy, wszy, tłuszcz na głowie człowieka był symbolem Polaka. I to nie tylko chłopek, choć podejrzewam wręcz tutaj, trzeba by to sprawdzić, nie jestem historykiem, że częściej był on na głowach arystokratek, które miały te wielkie fryzury, niż na głowie chłopki, która się kąpała w cebrzyku, może nie za często, ale jednak, i włosy musiała wiązać do pracy w polu. Więc ahistoryczność, ona nam bardzo grozi, to znaczy traktowanie tego, co było lat temu 50-100, w porównaniu do, znaczy nie biorąc pod uwagę, że zmieniły się w ogóle czasy. Podam przykład, jeśli mogę jeszcze chwilę. Mianowicie w początku lat 90. otworzyła moja wspólnota pierwszy dom dla bezdomnych matek z dziećmi. Uwaga, były za czasów komuny założone przez panią Teresę Strzembosz domy dla samotnych matek. Kobiet, które były samotne, spodziewały się dziecka. Natomiast nie było domów dla kobiet, które miały już jedno, dwoje, troje dzieci i uciekały przed oprawcami z domu. Takim pierwszym domem był dom otwarty przez moją wspólnotę w Warszawie. I jakież było wtedy, w początku lat 90., matki z dziećmi nocowały na dworcach. To jest niewyobrażalne w tej chwili, ale tak było. Myśmy zbierali kobiety z dziećmi z dworców, dworca centralnego w Warszawie między innymi, również i opuszczone dzieci. I wtedy dopiero było wielkie oburzenie, jak to przecież to niemożliwe, żeby matki z dziećmi były na... Nie powiem, że wtedy pewien hierarcha Kościoła katolickiego mi powiedział, a jeszcze mówiłam, że dzieci są na ulicy i rzeczywiście były. Ja sama miałam przybranych tych dzieci kilkoro później z ulicy. W każdym razie mentalność była taka, że to jest po prostu niemożliwe. A kiedy mówiłam o ofiarach przemocy, to mi mówiono, że po pierwsze oczywiście zaburzam obraz świetnej polskiej rodziny, a potem bardzo szybko okazało się i w tej chwili ofiary przemocy, one są oczywiście i są często w dramatycznych sytuacjach, ale cały system pomocy, który się zaczął między innymi od naszego domu, później powstawały też inne. Niebieska linia powstała, to już tak między nami, dzięki naszej wspólnocie, kogoś, kto z nami współpracował i zobaczył problem. Ten telefon taki zaufania. Więc musimy zwrócić uwagę także na cały kontekst historyczny, na nędzę panującą w tamtych czasach, na stosunki generalnie społeczne. I stąd oczywiście kobiety, czyli baby, były bardzo dzielne. Ja mam tutaj taką listę, już kończę. Mówiła pani o portretach, portret Polaków, portret własny, tak. Ja mam taką listę, chciałam na to zwrócić uwagę, na temat, może nie będziemy mieli czasu, kompletnie zapomniany. To są kobiety, akurat powiedzmy sobie, no tutaj ja jestem osobą wierzącą, więc to są kobiety, które w wieku XIX, tylko do tego się możemy ograniczyć, w czasach zaborów, później w wieku XX na początku, ale i teraz, walczyły dzielnie z nędzą, biedą wszelkiego rodzaju, dbając o opuszczonych starców, o sieroty, o edukację dzieci, zwłaszcza żyjących w nędzy, również w okresie międzywojennym, w czasie zaborów, o edukację młodzieży, w tym edukację nowoczesną i w duchu patriotycznym w okresie zaborów, o osoby niepełnosprawne itd. To są kobiety, których mam tu pełną listę, które pozakładały zgromadzenia zakonne poświęcone właśnie tym ludziom najuboższym, zepchniętym na margines. To są wszystko Polki. Fantastyczne nazwiska i fantastyczna historia. Można ją kiedyś ująć w książce, bo to były baby z tym, czego na ogół kobietom się nie przypisuje. Naprawdę musiały walczyć i to walczyć z zaborcami, czasami ze strukturami kościelnymi, aczkolwiek nie zawsze. Z przeciwnościami. Czy wiemy o tym, że zgromadzenie zakonne sióstr Franciszkanek uratowało 500 dzieci żydowskich w czasie okupacji? Że kilkadziesiąt sióstr poświęciło swoje życie w tym siostry Nazarytanki, oddając swoje życie hitlerowcom, w zamian za to nie rozstrzelali ojców rodzin. To jest to, czego na pewno nie było w tej wystawie, a to są również nasze siostry. Niektóre były z arystokratkami, jak Róża Czacka, która straciła wzrok. I lekarz jej powiedział, że ona to przynajmniej jako niewidoma będzie sobie dostatnio żyła. Natomiast to był początek XX wieku. Natomiast są rzesze ludzi niewidomych żebrzących na ulicy, w tym dzieci. I kobieta stworzyła jeden wówczas najnowocześniejszy ośrodek dla leczenia ludzi niewidomych w Laskach, który funkcjonuje do dzisiaj. Tyle mogę powiedzieć. Nie dajmy się zamęczyć. I nie dajmy sobie wmówić, że matka Polka to jest zarobiona po uszy. Ostatni, naprawdę ostatni. Wszystkim moim pracownicom, ja tak wychowałam dzieci, wszystkim moim pracownicom i kobietom, które spotykam, mówię. Nie dlatego, że nie lubię mężczyzn, kocham ich. Natomiast dlaczego ty pierzesz, z przeproszeniem, gacie 15-letniemu synowi? Dlaczego ty wstajesz o 5 rano, jak masz przyjść do pracy na 7, bo 18-letni Goguś musisz mu zrobić kanapkę do szkoły, bo on idzie na autobus. A jaka jest odpowiedź? Słucham? Co odpowiadają? A no bo wie siostra, no bo on taki biedny. No to mówię, potem będziesz miała. No, twój chłop też był biedny. I co? I musiałaś go kopnąć. Bo był tak biedny, że w końcu już nie wytrzymałaś go, wywaliłaś, bo chlał, bo przecież był niuniuś wiecznie pokrzywdzony. Tyle. Pani profesor, Jasia mówiła o sile kobiet, która wyłoniła się z książki Chłopki, a także z książki Służąca, wcześniejszej książki Anny. Siostra mówi o odwadze, mówi o sprawczości, a Anna też mówi o sprawczości. Ja bym Panią zapytała o obecność kobiet w polityce, bo mamy parytety, coraz więcej kobiet pojawia się, kandyduje do Sejmu, do samorządów, burmistrzki, marszałkinie zdarzają się. Wiem, że jest jedna pani marszałek w Polsce, nie wiem jak w tym momencie po wyborach samorządowych to się mapuje, więc rzeczywiście coś się zmienia na korzyść społecznie, ale jednocześnie są jakieś bariery w samych kobietach, żeby podejmować decyzje, aby wejść na tę scenę polityczną. Proszę powiedzieć, co to są za bariery i czy one są rzeczywiście... No ja, właściwie to siostra mi dostarczyła odpowiedź. Bo ja tutaj mam listę przygotowaną przez siostrę kilkudziesięciu sióstr, kilkudziesięciu kobiet, odważnych, fantastycznych, sprawczych, kobiet, które poświęciły swoje życie dla innych. Czy to są postaci, o których czytamy w podręcznikach? Czy to są postaci, które obecne tutaj licealistki czy studentki mogą znaleźć w jakiejkolwiek książce z historii, czy z WOS-u, czy z jakiegokolwiek innego przedmiotu? No nie. Dlatego, że my nadal jesteśmy uczeni, po pierwsze, historii Polski przez pryzmat szlachty, a nie chłopstwa, a po drugie, przez pryzmat mężczyzn, a nie kobiet. Dziewczęta, czytając te książki, ucząc się z tych książek, nie wyobrażają sobie siebie w tych rolach, których byśmy chciały, żeby sobie wyobrażały, prawda? Jeśli dzisiaj mówimy, dlaczego jest za mało kobiet w polityce, bo jest za mało. Bo my się cieszymy, że jest gdzieś 20%, gdzieś 30%. Cieszymy się, że kobiety głosują, jakby to było coś nadzwyczajnego. Ale prawda jest taka, że my nie mamy już teraz formalnych ograniczeń. A kto nam broni? A kto nam broni kandydować? A kto nam broni iść i głosować na inne kobiety? Czyli to jest uwewnętrzniane, psychiczne, samoograniczenia. To są przede wszystkim nasze wewnętrzne ograniczenia, które oczywiście wynikają w dużej mierze z tego, jak jesteśmy wychowywane do posłuszeństwa. To jest słowo, którego nie cierpię. Posłuszeństwo. Ja dalej jako dorosła kobieta, komentatorka, to taki lekki przytyk do pana rektora Gołąbka, który widziałam, że ewidentnie unikał feminatywów. No więc ja absolutnie kocham feminatywy. Uważam, że one są bardzo ważne. Nawet jeśli nam źle brzmią, źle brzmi psycholożka, pewnie nie najlepiej brzmi psychiatrka, ale to jest istotne, bo mamy fantastyczne badania i polskie, i zagraniczne. To ważne, bo w różnych językach to różnie wygląda, ale wszystkie one pokazują jedną rzecz. Feminatywy są niezwykle ważne dla małych dziewczynek. Dla dziewczynek, które dopiero zaczynają myśleć o swojej przyszłości. I te dziewczynki, które spotykają się z feminatywami i widzą naukowczyni, a nie naukowiec, to dużo częściej wyobrażają sobie siebie w takiej roli. Więc to nie jest jakiś wybryk, to nie jest jakieś widzimisię, to nie jest żadne psucie języka. W języku polskim feminatywy były... W prasłowiańskim. Prasłowiańskie, dokładnie, to w czasach PRL-u dopiero je wyrugowano z języka. To jest jedna rzecz, czyli te ograniczenia wynikają w pewnym sensie nawet z tych ograniczeń, które mamy w języku. Polityczka, posłanka i tak dalej. Jak słyszymy to, to zaczynamy inaczej też myśleć. Słowa kształtują rzeczywistość. Nieużywanie feminatywów wyklucza kobiety z języka. W dużej mierze, oczywiście, że tak. Kolejna rzecz, my jesteśmy pod ogromną presją. Jasia tutaj powiedziała, że my jesteśmy w pewnym sensie teraz na takim rozdrożu, że to jest, że my jesteśmy zmęczone. Ja mam takie przekonanie, że my jesteśmy w bardzo trudnym momencie wbrew pozorom. To znaczy faktycznie udało nam się praktycznie wszystkie prawa, no poza prawem do aborcji, decydowanie o własnym zdrowiu i życiu, ale no większość praw politycznych i tak dalej mamy, przynajmniej w cywilizacji zachodniej. Ale z drugiej strony żyjemy pod jakąś ogromną presją, która jest nowa, stosunkowo nowa. Jutro jadę na konferencję do Wiednia na temat, no właśnie, spraw kobiecych. I szczerze mówiąc, dopiero dzisiaj znalazłam czas, żeby popatrzeć, w jakim panelu ja występuję. Patrzę, a ja występuję w panelu, który się nazywa Czas kobiet skutecznych. I po prostu ciśnienie mi skoczyło. Co to znaczy czas kobiet skutecznych? To jest właśnie to, co my sobie robimy. Presja. Co to znaczy kobieta ma być skuteczna? Skuteczny może być śrubokręt, młotek może być skuteczny, tabletka na ból głowy, antykoncepcja może być skuteczna, ale kobieta ma być skuteczna? A dlaczego nie szczęśliwa, wypoczęta, realizująca siebie, no, robiąca mnóstwo różnych rzeczy? Sprawcza tak, ale nieskuteczna. Czyli my sobie same i do tego na konferencji kobiecej, która ma promować właśnie aktywność kobiet między innymi w polityce, same sobie to robimy. Więc mam takie bardzo silne przekonanie, że to jest trudny dla nas czas. Obserwuję moje studentki, rozmawiam z nimi bardzo dużo i widzę, że z jednej strony to są fantastyczne, młode, silne kobiety. Mam wiele studentek z bezpieczeństwa wewnętrznego, więc one już teraz niektóre w jakichś służbach pracują. A z drugiej strony te kobiety mają podwójną presję, bo z jednej się jeszcze nie wyzwoliły, z tej patriarchalnej, i tutaj jest sporo tych, rozmawiałyśmy o tym, strażniczek patriarchatu, innych naszych sióstr, koleżanek, przyjaciółek, które pilnują, żebyśmy właśnie były tymi strażniczkami domowego ogniska. A, proszę podać przykład. Ja wiem, o jakim przykładzie mówisz, ale nie chcę, żeby moje dziecko miało kłopoty w szkole. Ale tak, żeby nie mówić w szczegółach, słuchajcie, jakie to jest niesamowite, że no właśnie, jak są traktowane kobiety, które są aktywne w życiu publicznym. Mamy taką swoją kobiecą konferencję politologiczną, mężczyznom wstęp wzbroniony. Chyba że jako goście, nie jako prelegenci. W ubiegłym roku przygotowywałam referat na temat tego, dlaczego ekspertki tak rzadko zabierają głos w mediach. I najpierw oczywiście przebadałam media pod tym kątem i przepytałam, i się okazało, że wszyscy dziennikarze, z którymi rozmawiałam, mówili tak, bo wy nie chcecie, ale to nie nasza wina, przecież my ciągle zapraszamy kobiety, a kobiety nam odmawiają, bo mówią, a ja się na tym do końca nie znam, albo lepiej nie, albo ja już raz wystąpiłam i poszło mi w pięty, będę mieć kłopoty, moje dzieci będą mieć kłopoty. A później rozmawiałam z koleżankami i poprosiłam je na takiej wspólnej grupie, koleżankami, socjolożkami, politolożkami, psycholożkami i tak dalej, żeby mi o tym opowiedziały, o swoich publicznych występach, i zaczęłam dostawać screeny. Screeny wiadomości, które te kobiety dostają po publicznych występach. Co tam jest? Ogól sobie pachy to jest moje ulubione, tak? Bo zakłada się, że feministka, zwłaszcza zdeklarowana, to na pewno, nie wiem dlaczego, ale jest przeciwniczką depilacji. Ale najczęstsze uderzenia to jest w macierzyństwo. Ty się zajmij dziećmi. Jak jesteś w telewizji, to nie ma cię w szkole, na wywiadówce, nie robisz teraz z dziećmi zadań domowych, albo ty się lepiej chłopem zajmij, albo ciebie trzeba dobrze, i tam różne takie dotyczące seksu, dotyczące wyglądu. My jesteśmy albo za młode, albo za stare. My jesteśmy albo za ładne, albo za brzydkie. My jesteśmy albo za mądre, albo za głupie. Albo przed cyklem menstruacyjnym, albo w klimakterium. Tak, albo mamy, dokładnie, albo mamy okres i PMS, albo mamy menopauzę. Ja akurat teraz częściej słyszę inwektywy związane z menopauzą, ale młodsze koleżanki rzeczywiście częściej słyszą o PMS-ie. Więc to też jest odpowiedź na twoje pytanie. Bardzo wiele kobiet, nawet jeśli się odważy pójść w działalność publiczną, różnego typu, ale polityka jest tutaj wyjątkowo brutalna, to po jakimś czasie rezygnuje z tego, dlatego że nie jest w stanie udźwignąć tego ciężaru inwektyw, który no, to jest zupełnie inny hejt niż spotyka mężczyzn. Mężczyźni słyszą, nawet jeśli to są jakiś, jest to rodzaj hejtu i inwektyw, to często odnosi się jednak do meritum. Ja nie słyszę uwag do meritum, jak coś mówię, komentuję, do czegoś przekonuję. Ja słyszę uwagi dotyczące mojego wyglądu, mojej seksualności, mojego życia osobistego, tego, jaką jestem matką. No, generalnie wszystko poza tym, co najważniejsze, czyli meritum. I jeśli mogę dodać, tutaj poruszyła pani niezwykle chyba ważną rzecz, sprawę, o której zapominamy, mianowicie obraz kobiety w mediach, kim ona jest. Kiedy moje dzieci chodziły do szkoły, to jest wieś, dojeżdżały do sąsiedniego miasteczka. Ja kiedyś zatrzymałam się tam przy kiosku z gazetami. Wychodziły dziewczęta, gimnazjum wtedy było, liceum i tak dalej, stawały przed tym kioskiem z gazetami i na wszystkich tych czasopismach, okładkach, to były młodzieżowe również, były zdjęcia dziewcząt, które w sposób bardzo jednoznaczny insynuowały, że tak naprawdę powinny być one wyłącznie obiektem pożądania. I to chyba jest niezwykle ważna rzecz. Tu nie chodzi tylko tam o prawo różne i tak dalej, ale chodzi o to, o wizerunek kobiety w mediach i wizerunek kobiety, kim ona jest, poczucie własnej wartości, budowane w młodych, w dziewczynkach i w oczywiście młodzieży, również i jeśli chodzi o drugą część ludzkości, czyli męskim. Kim jest kobieta? Stąd się biorą te wszystkie niezwykle wulgarne, niezwykle pogardliwe hejty w stosunku do kobiet. Kobieta w bardzo prymitywnej popkulturze jest wyłącznie ciałem i ewentualnym obiektem pożądania. I to jest szalenie ważna kwestia wychowania i kwestia tego, w jaki sposób środki masowego przekazu przy dostępie do wszystkiego, od TikToka począwszy, no, do już nie mówię tam o różnych innych, mniej legalnych, wizerunek kobiety. Jak z tym walczyć, jak tworzyć? Ja nie mam odpowiedzi na to. Prostej przynajmniej. Ja bym jeszcze tutaj jedną rzecz dodała, że w tym wizerunku ten nowy element, który się pojawił i który właśnie tworzy tą presję, to jest to, że my musimy być teraz silne, idealne, perfekcyjne we wszystkim. Tak. I to jest coś absolutnie niesamowitego, jak bardzo to nas niszczy, jak to niszczy nawet młode już dziewczyny. Młode dziewczyny, tak. bo my już jesteśmy w tym szczęśliwym wieku, kiedy się lubimy, takie jakie jesteśmy. I już doceniamy siostrzeństwo właśnie. Ten tutaj tatuaż, który mam w tym miejscu, sororite, to jest tatuaż, który tak naprawdę podpowiedziała mi kiedyś dziennikarka, która przyjechała ze Szwajcarii gdzieś na początku wojny. Chciała ze mną porozmawiać na temat uchodźczyń z Ukrainy na terenie Rzeszowa. Zobaczyła inne moje tatuaże, rozmawiałyśmy tam o różnych kwestiach i mówi: słuchaj, wiesz co, brakuje ci jeszcze jednego. I powiedziała mi: sororite, siostrzeństwo. Ja się od razu zakochałam. Muszę powiedzieć, że zadzwoniłam zaraz po rozmowie do mojej tatuażystki i rano mnie na ASAP przyjęła, żeby to zrobić, bo pomyślałam, to jest rzeczywiście to brakujące ogniwo. Nie róbmy sobie tego, nie twórzmy tej presji. Byłam z miesiąc temu na spotkaniu o kobietach dla kobiet. Tak się nazywało spotkanie. Było nas kilka na scenie. Polityczka, ja, dziewczyna, która jest kierowcą największych ciężarówek na świecie i przedsiębiorczyni bardzo, odnosząca bardzo wielkie sukcesy. I na koniec były pytania i padło pytanie od jednej z pań: panie, zdradźcie, jak wy to robicie, jak wy godzicie to wszystko, jak wy to robicie, że osiągacie takie sukcesy i wam się tak to wszystko układa i że macie tyle siły i tryska w was energia. No i tam dziewczyny zaczęły dawać różne przykłady, jak sobie z tym radzą, to hobby, a ja byłam w konsternacji i w końcu myślałam, no przecież nie będę kłamać. I powiedziałam, no ale przecież ja nie powiedziałam, że ja sobie radzę. Nie powiedziałam, że ogarniam. Nie. Mam często takie dni, że przychodzę i płaczę. Mam takie dni, że nawet nie mam siły się pomalować. Albo ochoty, albo w ogóle ruszyć się z domu. Mam takie dni, kiedy wydaje mi się, że popełniłam całe mnóstwo błędów, a za chwilę jednak dochodzę do wniosku, że nie jest tak źle. Mam takie chwile, kiedy myślę, że jestem okropną matką. No, jest mnóstwo takich sytuacji. Nie róbmy sobie tego, same sobie tego nie róbmy, że udajemy właśnie, że jesteśmy idealne, a już zwłaszcza przed innymi kobietami. No więc nie, ja nie ogarniam. Przed mężczyznami też nie. To znaczy, ja myślę sobie, że presja i to dążenie do ideału i do wypełniania ról, które są nam narzucane i które same sobie narzucamy, to jedno. Druga to przyziemne, trywialne obowiązki, które zmuszają nas do tego, żeby poświęcić temu czas, bo to wciąż jest problem. Dzielenie obowiązków domowych to wciąż jest dla kobiet nierozwiązany problem. To znaczy wiele kobiet wciąż walczy z tym, żeby nie mieć wszystkiego na swoich barkach albo większości spraw domowych, w szczególności chyba w mniejszych ośrodkach i na wsiach, jak słyszę. To znaczy jedną z takich właśnie opinii, która do mnie dociera na spotkaniach od kobiet, to jest właśnie to, że pani sobie nie wyobraża, ile tego wciąż jest w rodzinach, prawda? Jednym z tematów książki jest także podział obowiązków domowych i tak zwana babska robota. Czyli która? Czyli dom, gotowanie, po prostu, sprzątanie. Wiesz, dzieci, dom, tak. No, to, co chyba wciąż się wiemy, co się pod tym kryje, tak było wówczas i naturalnie trzeba powiedzieć, że jest lepiej, ale tu chyba jakiegoś pełnego sukcesu odtrąbić nie możemy, prawda? Więc znowu no, ktoś musi posprzątać, prawda? Ja myślę, że tutaj jedna rzecz, której ja bym chciała zwrócić uwagę, ja osobiście, z całym szacunkiem dla tutaj pań, nie toleruję czegoś takiego jak siostrzeństwo, znaczy tego słowa takiego, czy tego pojęcia jak siostrzeństwo. Dla mnie świat składa się generalnie, oczywiście oprócz przypadków różnych, które odbiegają od tego podziału, z mężczyzn i kobiet. Jest i siostrzeństwo, i braterstwo w jednym. Nie ma czegoś takiego, żebyśmy nagle, i to jest chyba bardzo wielki błąd niektórych, nie wiem, ruchów kobiet, mianowicie życie w kontrze do mężczyzn. Nie, słuchajcie, oczywiście wiemy dobrze, że kobiety bywają złe i mężczyźni bywają źli. Natomiast ja mam doświadczenie we wspólnocie, która nie jest stricte zgromadzeniem zakonnym, jest wspólnotą, w której są i mężczyźni, i kobiety, i małżeństwa też. I mam doświadczenie, nie jest to doświadczenie życia w małżeństwie, ale daj Boże każdej babie, żeby miała 20 chłopów na łbie i musiała jakoś żyć pod jednym dachem z tymi ludźmi, zupełnie obcymi, często mówię tu o ludziach bezdomnych. I ta kompatybilność, to, że się wzajemnie uzupełniamy, czasami to uzupełnienie trzeba wymóc i powiedzieć młodemu człowiekowi: weź pozmywaj naczynia. Jeden z moich synów się tak wycwanił, że jak widziałam córkę myjącą naczynia, dostawałam piany na ustach, a on mówi, nie, ja jej zapłaciłem za to, z kieszonkowego. Proszę bardzo, jak się tak dogadali. Ale naprawdę, bo to jest też bardzo wielki błąd. W ten sposób spychając jakby, czy marginalizując, czy stawiając w kontrze, powodujemy nie to, że świat staje się naprawdę jeden i harmonijny, gdzie mężczyźni i kobiety odnajdują siebie w pełni, współpracują, na zmiany zmywają naczynia i pieluchy i cieszą się ze swoich sukcesów wzajemnie. Wprowadzamy świat walki. I to jest też bardzo niebezpieczne we wszystkich tych ruchach, które oczywiście, mówię tutaj o ruchach kobiecych, które oczywiście mają często wiele racji. Polska, jedna z pierwszych krajów, miała przecież dla kobiet prawa wyborcze, prawda? Ale to mówimy o różnych rzeczach. I jeszcze jeden temat, którego pewnie dzisiaj nie omówimy, to są kobiety, które są przez życie zmuszone do wychowywania samych dzieci, kobiety, które stare, niepełnosprawne, kobiety, które żyją w bardzo trudnych warunkach, często w samotności, bywa, że na ulicy, i matki mające niepełnosprawne dzieci. I tu bym wzywała siostrzeństwo, żeby ruszyło tylną część ciała i troszkę bardziej walczyło o dobro tych. I to na tym polega, znaczy ta idea, tak, ale dokładnie to tak. Nie na tym polegało do tej pory. Znaczy nie, ja mogę powiedzieć, jak ja rozumiem siostrzeństwo. Mnie się zdaje, że tutaj chodzi po prostu o zwykłą solidarność w losie kobiety, dlatego że nasz los jest losem innym. Nie mylić z ideologią, a ta solidarność musi być na co dzień i dlatego mówię. Tu, znaczy, to jest moja prywatna opinia, absolutnie z całym szacunkiem do osiągnięć obydwu pań. To w ogóle nie w tym rzecz jest. Natomiast i nie jest to wotum separatum jakieś absolutne. Natomiast zwracam uwagę na to, że wszelkie ideologie tak czy inaczej obracają się przeciwko tym, którzy je tworzą. Nie mówię tu o rzeczywistej walce, o sprawiedliwe traktowanie kobiet w pracy, o przedszkola, żłobki, opiekę nad osobami czy dziećmi niepełnosprawnymi, opiekę. Proszę zwrócić uwagę na to, że większość osób starszych to są kobiety. Taka jest demografia. I proszę zwrócić uwagę na to, że organizacjom wydającym posiłki, niekoniecznie ludziom bezdomnym, ale emerytom żyjącym w nędzy, tydzień w tydzień, dzień w dzień, zawieszony obiad czy zawieszona kawa nie starcza pieniędzy. Liczba tych ludzi wzrasta. Także to jest, ale od kiedy wójtem w mojej wiosce została lat temu 4 kobieta, została wybrana na następny to okazało się, że możliwe jest puszczenie autobusu po dzieci po wsiach, do tej pory było to niewykonalne, że możliwe są place zabaw, że możliwe jest boisko sportowe, że możliwe są świetlice dla osób starszych, takie, które i tak dalej, i tak dalej. Więc może jesteśmy po to, żeby nadać temu światu czułość, co nie znaczy jakieś tkliwość, tylko czułość. No to ja się muszę odnieść, bo nie chciałabym, żeby wybrzmiało określenie, że siostrzeństwo jest ideologią. Tak jak LGBT nie jest ideologią, tak siostrzeństwo nie jest ideologią. Raczej bym odniosła się do tego ostatniego sformułowania, które siostra użyła, czułość. To znaczy my o siostrzeństwie myślimy właśnie jako o takiej czułości, którą mamy dla innych kobiet i zrozumieniu. I mamy ale też dla mężczyzn też litości, bo nam chłopy pouciekają. Dla mężczyzn mamy bardzo wiele innych uczuć. Przepraszam, żartuję. Ja akurat bardzo często podkreślam, że jeśli mówimy o prawach kobiet, o tym, żeby właśnie kobiety czuły się pewniej w swoich rolach, żeby same sobie te role wybierały, to także po to, żeby odciążyć mężczyzn. Oczywiście. Bo mężczyźni są tak naprawdę ofiarami tego systemu, tak? Bo oni muszą na siebie brać odpowiedzialność i tak dalej, i tak dalej. Więc absolutnie nie chciałabym, żebyśmy zakończyli tą część naszego spotkania takim, no, takim przekonaniem, że siostrzeństwo jest czymś, co jakoś jest kontra mężczyzną. Absolutnie nie. I to bardzo ważne, co panie podkreśliły. O to mi chodziło. Ja się podpisuję pod tym, o czym mówiła Ania. Tak. To ja jeszcze coś polecę dla wszystkich, którzy nie widzieli dokumentu estońskiego Siostrzeństwo Świętej Saumy. Zachęcam do zobaczenia tego pięknego filmu, gdzie w saunie spotykają się kobiety w różnym wieku, z różnymi historiami, zdrowe i chore, starsze i młodsze, wierzące i niewierzące. I są w takiej bardzo bezpiecznej przestrzeni, w której się nie oceniają, gdzie są uważne na siebie, gdzie się słuchają. To jest bardzo ważne, wysłuchać kogoś w uważności, gdzie dają sobie wsparcie i gdzie nie ma ani słowa o polityce, o tym, co się dzieje na zewnątrz, o kontekście, gdzie to jest bardzo prywatne i myślę, że są takie sfery i przestrzenie, gdzie tylko kobiety mogą być dla siebie, ze sobą i to jest bardzo intymne i tylko przeznaczone dla nich. A drodzy Państwo, ja zachęcam do stawiania pytań, które można gdzieś tutaj, jest jakaś magiczna kolejna kula, pisać i wkładać, a ja będę czytać. I siostro, do siostry... Tak? Siostro Gosiu. No jest. Pytanie do siostry Chmielewskiej. Czy na ból i nieszczęście i niesprawiedliwość można się uodpornić? Co to znaczy uodpornić? Myślę, na swój ból czy na cudzy ból? To jest bardzo ważne pytanie. Uodpornić na pewno nigdy. Jeśli się uodpornimy na cudzy ból w sensie po prostu zaniku empatii, zrozumienia i słuchania, no to staniemy się maszynami i myślę, że ten świat będzie jeszcze bardziej okrutny. Natomiast czy można się uodpornić? Na pewno lekarz, który ma do czynienia z codziennym cierpieniem i umieraniem, musi nabrać do tego cierpienia nie tyle dystansu, co musi go dobrze umieć przeżywać. Podam przykład. W naszych domach często umierają ludzie. Moi bracia i siostry mieszkamy razem z ludźmi, którzy po kilku latach bywa, że umierają. To są często ludzie starsi, schorowani. I wiele razy im powtarzam, a nie jest to fajnie, kiedy ktoś, z kim się jadło przez kilka lat, kogo się traktowało jak przyjaciela, umiera. Zawsze tłumaczę i staram się, żeby to młodzi ludzie zrozumieli, że mamy to przeżywać, ale to nie może nas zniszczyć. Oczywiście każdy sobie radzi z tym inaczej. Człowiek wierzący to nie znaczy, że nie przeżywa bólu. Pamiętajcie, że Chrystus przeżywał śmierć Łazarza, już nie mówiąc o własnej. Tylko musimy nauczyć się żyć ze świadomością, że cierpienie istnieje i że możemy zrobić coś, żeby go było mniej, jeśli chodzi o cudze cierpienie. Jeśli chodzi o własne cierpienie, bardzo trudno jest dać odpowiedź na to, czy można się odpornić. Myślę, że nie. Ale nie możemy pozwolić, żeby ono nas złamało, żeby ono nas zniszczyło. Powtarzam to moim dziewczynom z Ukrainy, paniom z Ukrainy, które no, nie będziemy tutaj epatować, ale naprawdę przeżyły i przeżywają nadal straszne rzeczy. I mówię, zwycięstwem Putina będzie to, że my się załamiemy, że zrezygnujemy z tego, żebyśmy żyli tu, gdzie jesteśmy, jak ludzie w miarę szczęśliwie, oczywiście ze świadomością, że moi bliscy są tam, giną i tak dalej, ale to, jeśli nie wychowamy dzieci, nie będziemy ich uczyć, załamiemy ręce, to będzie zwycięstwo zła. Tyle mogę powiedzieć. To były też jedne z ostatnich słów Nawalnego w takim dokumencie pod tytułem Nawalny, który powstawał chwilę w czasie, kiedy on przebywał na leczeniu w Niemczech. I to była taka, spojrzał w kamery, tę czwartą ścianę złamał i powiedział: nie bójcie się, nie dajcie się zastraszyć. Tutaj jest pytanie do wszystkich pań. Czytam. Kobiety pracują zawodowo od kilku pokoleń. Czy na podstawie tych doświadczeń można stwierdzić, że da się pogodzić rolę matki i pracownika bez deficytu dla żadnej ze stron? Znaczy, trudno powiedzieć, co to jest, że jakaś ze stron ponosi koszty, tak? No to zawsze są koszty. To nie jest tak, że coś robimy bezkosztowo. No, jeśli jesteśmy tu, to nie ma nas gdzieś indziej. Ale za to, no nie wiem, może łatwiej będzie mówić na moim własnym przykładzie. No, mnie się często wydaje, że mam wręcz wyrzuty sumienia, że jak, nie wiem, jeżdżę, no nie wiem, akcje profrekwencyjne były przed wyborami, to często wyjeżdżałam na konferencje i tak dalej. Nie mam mnie w domu i myślę, kurczę, a w tym momencie moje dzieci są na przykład albo ze swoim tatą, albo z moimi rodzicami, a nie ze mną. I przychodzi taka myśl, że w ten sposób być może czegoś im brakuje, ale z drugiej strony przychodzą takie chwile, kiedy mi najstarszy syn w momencie, w którym on nie jest w ogóle bardzo gadatliwy, jak to 18-latek, kiedyś tam jedziemy autem. Ja byłam bardzo zmęczona, nawet nie rozmawialiśmy i on powiedział mi: dzięki, mamo. Dzięki, mamo, za to, co robisz. I już więcej nie potrzebowałam dowodów na to, albo po prostu słyszę, jak moje dzieci rozmawiają ze sobą i słyszę, że próbują się jakoś tak wpasować w ten nasz wspólny plan i że są dumne ze mnie. Więc tak, na pewno ponoszą tego koszty, bo jak jestem tu, to nie ma mnie w tym momencie z nimi, ale z drugiej strony, jak wrócę do domu, to zapytają: mamo, jak było? Dobrze poszło? I to jest chyba też wartość, także wartość dla nich. Własny przykład do tego. Bardzo dobre pytanie. Czy kobiety w dzisiejszych czasach faktycznie mają problem z otwartym mówieniem o finansach, pieniądzach? Kocham pieniądze. Zależy, kocham pieniądze wydawać. Siostro, proszę. Ja kocham pieniądze wydawać. Każda ilość. Każda ilość. Ja nie zauważyłam. Wręcz przeciwnie, rozmawiam z kobietami, kobiety się dzielą z nami. Absolutnie, wręcz przeciwnie. Ale no, ja mam też dość specyficzne miejsce. Może panie bardziej są... Ja wciąż jeszcze mam ten problem, przyznaję, ale jako że no, życie mnie zmusiło do tego, żeby sobie radzić samej, to musiałam się nauczyć, wciąż się tego uczę, ale coraz lepiej mi wychodzi, żeby myśleć także w kategoriach finansowych. To znaczy, że ja po prostu za dobrą pracę powinnam żądać dobrej płacy. Także, ale... Przyznaję, że to był ten element właśnie wiszenia na mężczyźnie, także, który mamy gdzieś tam w głowie, że z jednej strony narzekamy, że nam jest niewygodnie, a z drugiej strony jednak odpowiedzialność spada. Więc tak, no, miałam ten problem, ale uczę się radzić sobie z nim. Ja też się uczę i czasami mi wychodzi. Ja miałam jeszcze innego rodzaju problem, taki, powiedziałabym, trochę inteligencki, to znaczy z domu coś takiego wyniosłam, że nie bardzo wypada się po prostu upominać o pieniądze, mówić o pieniądzach, pożądać pieniędzy, a już kłócić się o pieniądze, no to już w ogóle. Ludzie kultury kłócący się o pieniądze. To mogę anegdotkę opowiedzieć? Bardzo proszę. Otóż lat temu X zostałyśmy z Janką Ochojską zaproszone na rozmowę do telewizji polskiej w Warszawie. To było bardzo dawno. I to miała być długa dyskusja na temat ludzi bezdomnych i tak dalej, i tak dalej. No i malują nas tam, prawda, pacykują, jak to w telewizji. I ja mówię do tego reżysera, mówię: zaraz, chwileczkę, ale ja tu siedzę, będę za chwilę siedzieć. Przyjechałam z daleka, poświęcę z 1,5 godziny na samą audycję, a jeszcze przedtem te wszystkie malowania, to przepraszam bardzo, ale co z tego będą mieli moi bezdomni? Jego zatkała. Janka mówi: cicho, ja mówię: chwila. A ty nie masz ludzi na utrzymaniu, biedaków? I mówię: albo płacicie, albo wychodzimy. Że ja się będę od siostry finansów uczyć. Niewiele, ale zapłacili. Dobrze, tutaj jest takie pytanie chyba do Ani. Czy na korzyść kobiet działa to, że najważniejsze cechy dobrego lidera, czyli empatia, zrozumienie, prospołeczne działania, prospołeczne spojrzenie na organizację są cechami przypisywanymi kobietom? To nie są tylko przypisywane, to są cechy kobiet. No, tak nas ewolucja ukształtowała, że to my zajmowałyśmy się częściej dziećmi, musiałyśmy się z nimi porozumiewać także, jak te dzieci jeszcze nie potrafiły mówić. No więc my musiałyśmy dobrze opanować całą komunikację pozawerbalną, musiałyśmy tą empatię w sobie zachować. Więc no, rzeczywiście mamy w sobie mnóstwo cech, które mogą sprzyjać temu, żebyśmy potrafiły zarządzać i były dobrymi liderami. Myślę, że kluczowa jednak będzie w tym cecha brania odpowiedzialności, bo dobry lider po prostu musi wziąć odpowiedzialność za ludzi, którzy mu zaufali. No więc myślę, że kobiety z innych względów niż mężczyźni, ale mają absolutnie wszelkie cechy dobrych liderów i dobrych liderek przede wszystkim. Ja tu jeszcze dopytam o element ryzyka, bo to idzie w parze ze sprawczością, że trzeba wyjść poza pewną sferę komfortu i właśnie niewiadomej. Prawda? Jak pani widzi kobieta ryzyko? Znaczy, ja jestem w ogóle fanką psychologii ewolucyjnej, tak zupełnie zakręconą i czytam wszystko, co możliwe na ten temat, ponieważ wydaje mi się, że psychologia ewolucyjna, bardzo Państwu polecam, chociażby wydawnictwo, które też współwłaścicielem jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, czyli Copernicus Center Press, bardzo wiele fantastycznych pozycji wydaje z psychologii ewolucyjnej. I wydaje mi się, że ta psychologia ewolucyjna, ona bardzo wiele tłumaczy nam, jacy my jesteśmy i dlaczego tacy jesteśmy. I to, dlaczego kobiety mniej chętnie ryzykują, jest oczywiście ewolucyjnie absolutnie usprawiedliwione. No, taki był wtedy podział ról gdzieś tam u zarania dziejów, że to kobieta brała odpowiedzialność za dzieci i wobec tego no, musiała myśleć mniej ryzykownie niż mężczyźni. I to gdzieś tam w nas rzeczywiście zostało, natomiast nie łączyłabym ryzyka i sprawczości. Myślę, że że to nas ograniczało. To znaczy, że przez wiele lat same sobie, a być może nam po prostu mówiono, że skoro nie chcesz czy nie możesz zaryzykować, to nie możesz być sprawcza. Nie. No właśnie przykład Joasi bohaterek z książki Chłopki pokazuje, że nawet te kobiety, które miały bardzo niewielkie możliwości podejmowania decyzji, bardzo niewielkie pole manewru, nie mówiąc już o ryzyku, które mogły podjąć, nie wszystkie mogły jakiekolwiek podjąć ryzyko, a i tak znajdowały przestrzeń do bycia sprawczymi. Więc myślę, że nie narzucajmy sobie tego połączenia, skoro nie jestem ryzykantką, to pewnie wiele nie osiągnę, nie będę sprawcza. Nie, to nie musi się łączyć. Mamy inne cechy, które pozwolą nam osiągnąć, dojść do celu inną drogą. To unikanie ryzyka, ono może też wynikać właśnie z tego poczucia odpowiedzialności, prawda? To znaczy nie będę ryzykować, bo na przykład nie czuję się przygotowana. Ja oceniam to jako coś pozytywnego często, bo ja też słyszę od kolegów, to wy nie chcecie. Ja zapraszam kobiety, kobiety nie przychodzą, kobiety się nie podejmują. Ja nie chcę się podejmować czegoś, jeżeli nie czuję się na siłach. Nie widzę w tym nic złego. Myślę, że skromności nigdy dość. Za dużo można stracić. Tak, tak można też na to spojrzeć. To jest właśnie to, żeby się przeciwstawiać takiemu pędowi na ślepo, że teraz czas kobiet i my kobiety będziemy udowadniać za wszelką cenę, nawet kiedy nie mamy... I musimy być przy tym bezwzględne. No to myślę, że o tym siostra poniekąd mówiła, odnosząc się do tego określenia siostrzeństwo. Ja celowo nie mówiłam o feminizmie, tylko o siostrzeństwie właśnie dlatego, że być może do feminizmu przylgnęło takie myślenie w kategoriach jakiegoś dużego buntu, takiego kontra mężczyzn i tak dalej. I to jest obciążeniem zdecydowanie. Natomiast faktycznie my możemy być silne, nie będąc brutalnymi, agresywnymi, nie przejmując męskich cech, tylko dążąc do celu zupełnie inną drogą. Nawet jeśli ta droga jest czasami może bardziej kręta, okrężna, że zajmuje nam trochę więcej czasu dojście do tego punktu, ale to jest właśnie piękne, że my się tak ładnie, pięknie różnimy od mężczyzn. I to jest piękne i myślę, że to, co tutaj pani powiedziała, szalenie ważne. Mianowicie, i ja to podkreślam też, rolą kobiety jest chyba zadbanie o to właśnie, o czym mówiłam, o coś, co nazwę czułością, co zbuduje ten świat lepszy i mniej brutalny. I to jest chyba szalenie ważne. To jest ta sprawczość, bo tak naprawdę o co nam chodzi? No, chodzi o to, żeby ten świat był lepszy, żeby było więcej miłości, pokoju, żeby nie było wojen i tak dalej, i tak dalej. No to przecież o to każdemu z nas chodzi. I jak podałam przykład mojej małej wiosce, można było. Przyszła baba i zrobiła. No. To nie dlatego, po prostu mężczyzna tego nie widział. To o to chodzi. To nie dlatego, że był głupi, nieudolny. Nie, po prostu on takich potrzeb nie zauważał. Ona zauważyła. I to jest chyba szalenie ważne, że mamy te intuicje i to, że widzimy to, czego nie widzi mężczyzna. Z kolei oczywiście mężczyźni widzą to, czego my nie widzimy. I znakomicie zmieniają koła w samochodach. Drodzy Państwo, jest dużo pytań, których nie wszystkie będę w stanie tutaj postawić, chyba że się spotkamy tutaj za jakiś czas i odbędzie się kolejne spotkanie. Bo portret własny to jest bardzo złożona i tworzy się złożony, niejednorodny na szczęście obraz. A przeczytam ostatnie pytanie, zanim ja postawię Wam, drogie Panie, moje ostatnie pytanie. Poniekąd Pani tutaj na te pytania odpowiadały, ale warto, żeby imię i nazwisko tej kobiety wybrzmiało, bo to jest Wisława Szymborska, w wierszu Portret kobiety, pisała o społecznych oczekiwaniach, jakie stawia się kobietom. Autorka podkreśla, że kobieta musi być jednocześnie silna i słaba, inteligentna i naiwna, skromna i wyuzdania. Czy te słowa, zdaniem pań, są nadal aktualne? Trochę już o tym powiedziałyśmy, że kobieta przede wszystkim nie powinna się czuć tak zobowiązana, prawda? I do zaspokajania potrzeb innych, i do stawiania samej sobie nie wiadomo gdzie poprzeczki. Moim zdaniem kobieta powinna czuć się wolna. Sobą. Po prostu. Na koniec chciałabym Was zapytać, drogie Panie, o taką kobietę, ograniczmy się do jednej kobiety w Waszym życiu, która jest dla Was punktem odniesienia. Albo z Waszego życia, z rodziny, którą znałyście, a być może jakaś pisarka, myślicielka, filozofka, ale ktoś, kto jest dla Was ważną kobietą. Siostro. Z takich, powiedzmy, osób, które znałam, to była na pewno moja matka. Nie będę opowiadać jej historii, ale to rzeczywiście była kobieta niezwykle skromna, niezwykle sprawcza, która przeszła przez wojenne piekło, komunizm, wychowała trójkę dzieci. Nie ukrywam, że praktycznie bez mojego ojca, którego nie było całymi dniami, i była bardzo dobra. Znaczy dobra była po prostu dla ludzi, a niezwykle prawa i uczciwa. Natomiast jeśli chodzi o inne postaci, to mam ich oczywiście bardzo wiele. Niektóre święte, dowcipne, twarde, a niektóre bardzo miękkie, ale nie będę wymieniać, bo chyba nie ma na to czasu. Święta Teresa z Avila. Na przykład. Poczytajcie anegdoty o niej. Ania. Podobnie, to znaczy ja miałam szczęście dorastać w szczęśliwej rodzinie fantastycznych kobiet. Cudowne dwie babcie, jedna wychowała 5, druga 6 dzieci. Po jednej zresztą mam imię i nazwisko też, Anna Siewierska. Wykształciły te dzieci, ale też wychowały na dobrych ludzi. To wydaje mi się z perspektywy teraz matki 3 synów najważniejsza rzecz. Wychować dzieci na dobrych ludzi, dobrych, szczęśliwych ludzi. Mama Maria, która jest połączeniem wszystkich najlepszych cech kobiety, dowcipu, wdzięku, czułości, która potrafiła nas zawsze pocieszyć. Kiedy moja siostra średnia, być może tutaj nawet gdzieś jest na sali Agnieszka, miała taki okres w dzieciństwie, że bardzo się zaczęła bać śmierci rodziców i to stało się jej obsesją. Każde dziecko przechodzi taki moment w życiu. I przyszła raz do mamy taka spłakana i mama, ja się tak strasznie boję, że ty umrzesz. A mama wtedy ze śmiechem powiedziała, ja się nigdzie nie wybieram, dziecko. No i to było zawsze takie w naszej mamie, że ona potrafiła jednym zdaniem rozbrajać takie nasze ogromne, wielkie lęki. Także miałam szczęście znaleźć te kobiety w swojej rodzinie, no a teraz mam cudowne siostry, moje osobiste, biologiczne siostry Agnieszkę i Karolinę i mam mnóstwo cudownych przyjaciółek, sióstr przybranych, na pewno jest tu gdzieś Iza, bo słyszałam, że się wybiera, to jest taka moja przybrana siostra, więc ja muszę powiedzieć w ogóle, że jestem bardzo szczęśliwą osobą, ponieważ mam całe mnóstwo fantastycznych ludzi i mężczyzn i kobiet wokół siebie. Jasiu. Ja myślę, kiedy jestem pytana właśnie o ważne kobiety w moim życiu, to na pewno to jest babcia Stasia, o niezwykłej witalności przy całym swoim ciężkim życiu, o niezwykłej pogodzie wewnętrznej i takiej miłości do ludzi i do świata. I to jest, mam nadzieję, że jakąś cząstkę malutką też odziedziczyłam po mojej babci, w szczególności chyba właśnie pogodę ducha. Jeśli chodzi o postaci historyczne, to szczególnie bliska mi jest francuska mistyczka Simone Weil o ogromnej społecznej wrażliwości, która między innymi powiedziała coś takiego: miłość nie jest taka ważna, najważniejsze, żeby nie zmarnować życia. I to jest moje motto. Dziękuję. Dziękuję, czyli w tym portrecie, Polek w portrecie własnym jest ogromne miejsce dla naszych prababek, matek, sióstr, świętych i mistyczek. Dziękuję bardzo. To był podcast Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Wszystkie odcinki znajdziesz na stronie podcasty wsis.pl, a wersję wideo na kanale Wsis na YouTube.